Siemanko, witajcie w odcinku, w którym otwieramy sobie paczuszkę od mojej koleżanki z Anglii. Paczka do mnie dzisiaj przyszła, niestety musiałem jeszcze opłacić jakby wysyłkę. W sensie koleżanka opłaciła w Anglii, jeszcze w Polsce musiałem opłacić. No taki niestety mamy taki live. Co myśmy tu dostali za niespodzianki? Już widzę, że trochę kart. Krystal nam tu padło, w ogóle fajne te foliki ma ogarnięte sobie. Na pewno są top. Do pakowania są super, sobie zostawię nawet. I patrzcie, co tam nam przyszło. Bowen, Paredes, Sané, Toni Kroos, Albiol, Foden, Masukaku, Angelinho, Halstenberg, Rebić, Muriel, logo Milanu i Calabria. Coś tu jeszcze dostałem od niej. Teraz zobaczymy, co to jest. Aha, to jest z tego. Ale fajne karty. Moon. To są z tej jakby tego boksa, jak Barcelona była, nie? No to coś takiego, tylko z Manchesterem było. Ciekawa sprawa. Fajnie, kolejne karty. Sterling, Bernardo Silva, to jakiś Blumont, to w ogóle karta była, nie? To jest real. Jakiś, no i Aguero. Fajnie, bo na karcie już Aguero jakby nie ma, nie gra piłeczkę. Znaczy jest, ale nie gra, o tak, bo lepiej brzmi. No, więc dzięki bardzo za wymiankę. Dostaliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na 13 kart krystal. Więc no, już naprawdę jesteśmy tak blisko zakończenia tej kolekcji. Zbliżamy się z każdą wymianą, z każdym tym. No, jesteśmy coraz, ale to coraz bliżej. Mam nadzieję, że uda się to jeszcze zrobić w tym roku. Taką cichą nadzieję mam. No i zamknąć resztę kolekcji, bo mówię, niektórych brakuje mi po jednej karcie, po dwie, po trzy karty. Mówię, mam cichą nadzieję, że to się uda. Zapraszam Was do subskrybowania kanału. Pamiętajcie o łapce w górę. W górę. Obojętnie. Łapce po prostu. Zapraszam Was do subskrybowania. To już się powtórzyłem. I komentowania. Oraz zapraszam na grupę na Facebooku. Bo no na pewno coś tam ciekawego dla siebie znajdziecie. Jak będziecie chcieli sprzedać czy coś karty, to jak najbardziej Wam to się przyda. Więc trzymajcie się. Siemaneczko, cześć. I tak jak mówię, pamiętajcie o łapce i subiku, bo no to się przydaje i jakby to podbija kanał i potem wiąże się to z tym, że można go bardziej rozwijać. Dzięki za oglądanie, życzę Wam miłego dnia i trzymajcie się, siemaneczko, cześć!